Witam serdecznie z naszej tutaj miejscówki. Pokażemy wam, gdzie jesteśmy może. I tak. Okej. Jestem z Amelią i chcieliśmy wam trochę tutaj opowiedzieć o fauzie kontrolnej, czyli dla osób, które gdzieś tam z tym oddechem mają do czynienia, trenują, jest to takie znane może pojęcie, ale dla osób, które nie interesują się oddechem, no mogą nie wiedzieć, o co chodzi, więc tak na krótko powiemy, jak to wygląda. I też Amelia jest takim, powiedzmy, taką osobą, którą może nie z imienia, nazwiska, ale często podaję jako przykład osoby, która ma najlepszą pauzę, jaką znam, dlatego też taki temat i taka osoba dzisiaj tutaj ze mną. Czyli pauza kontrolna jest to sposób pomiaru postępów, jeżeli chodzi o treningi oddechowe. I jak to wygląda? Test jest bardzo prosty. Wykonujemy go najlepiej z rana, kiedy nasz ten układ nerwowy jeszcze nie jest obciążony jakimiś innymi bodźcami, kiedy nie jesteśmy po posiłku, kiedy jesteśmy po takim naturalnym naszym wzorcu oddechowym, niekontrolowanym przez nas, czyli po całej po prostu nocy. Tak. Siadamy sobie, powiedzmy, prosto, żeby ta przepona nigdzie nie była naciśnięta. Przy spokojnym oddechu, jak czujemy, że jest dobry moment, wypuszczamy powietrze, zatykamy nos i czekamy na sygnał z naszego organizmu. Tym sygnałem może być skurcz przepony, on jest najczęściej, ale też może być tutaj jakiś ucisk w gardle, ze względu na to, że unerwienie przepony jest w odcinkach tutaj C3, C6, czyli tutaj w tym odcinku szyjnym, więc też możemy czuć to na wysokości, powiedzmy, gardła. I jak czujemy ten sygnał, to puszczamy i sprawdzamy, ile czasu wstrzymywaliśmy powietrze. I teraz, kiedy wiemy, że w dobrym momencie puściliśmy, no ja nie czuję tych sygnałów, które osoba robiąca, jako ten testujący, powiedzmy, więc robimy to w ten sposób, że obserwujemy, czy wróciliśmy do normalnego oddechu. I czy łatwo jest wziąć ten pierwszy wdech, nie? Czy on jest tak, lekki, jak on lekki, wygląda. Tak, spokojny, jak wygląda. Nie? A nie... Tak. Czyli nie może być po prostu ten pierwszy oddech, albo czasem pierwsze, no bo czasami można też zasymulować ten pierwszy zrobić, ok? Jak wiadomo, że jest się obserwowanym. Tak. No ale ten drugi, trzeci powinny być takie same jak przed tym wstrzymywaniem, czyli chcemy wrzucić do takiego samego oddechu. Jeżeli ktoś zaciągnie te powietrze intensywnie, wiadomo, że już przeholował, a my też nie chcemy sprawdzić naszych maksymalnych możliwości, tylko taką odpowiedź biologiczną organizmu. Czyli ten taki moment, kiedy sygnał z ośrodka oddechowego został wysłany do przepony. A wiadomo, że możemy wstrzymać dużo dłużej, więc jest to bardzo taki subtelny czas, jakby subtelna granica. I trzeba się tego nauczyć. Ja, szczerze mówiąc, spotykając się z osobami, które gdzieś to przeczytały o tym, no i nie były gdzieś tam skorygowane, zazwyczaj, no, idąc ambicją, przekraczają te czasy i dostają trochę wyniki zawyżone. Co niestety nie jest dobre, no bo no nie daje zły trochę obraz jakby tych postępów oddechowych. No i tak mniej więcej, wiadomo, że może to nie jest najlepszy opis, jaki tutaj zrobiliśmy, trzeba to sobie poczuć i zobaczyć. Jasne. No ale też tutaj właśnie chciałem przedstawić wam historię Amelii, bo zawsze tak jak mówiłem, na warsztatach podaję jako przykład osoby, która ma najwyższą pauzę z osób, które znam po prostu, nie? Więc ja miałem najwyższą pauzę zbliżoną do 40 sekund, jak intensywnie trenowałem oddech. No a Amelia, powiedz, jak to wygląda u ciebie, jaką ty miałaś, bo taką pauzę, no, nie osiągnę takiej, nie? Więc dlatego chciałem tutaj wam przedstawić osobę, że tak powiem, wyjątkową, jak dla mnie. Ja też byłam zaskoczona bardzo. W którymś momencie, i to było chyba jakieś 2-3 miesiące temu, ale to czułam po prostu, jak zrobiłam test, że mogę trzymać w nieskończoność. W którymś momencie patrzę na zegarek i to było 57 sekund i już bym mogła zrezygnować, ale jeszcze był light i skończyło się na 1.06 albo 1.07. To była chyba taka najwyższa, jaką miałam do tej pory.
tak w tych najlepszych momentach oscyluje właśnie tak około 57. Natomiast w tych gorszych momentach, no to mam tam powiedzmy 40 parę do 50 parę. Ja jeszcze może powiem, jak to wygląda mniej więcej średnio u ludzi, żeby to był obraz, bo może ktoś pomyśleć, że okej, no co to jest minuta, nie? Ja zazwyczaj tak jak przychodzą do mnie osoby i sprawdzam to, a też sprawdzam to sportowcom i tak dalej, czyli osobom, które teoretycznie powinny mieć dobre tutaj wyniki, teoretycznie tylko, no to 20 i trochę poniżej 20 jest średnia, powiedzmy, ja bym to tak określił, nie? Oczywiście. Ja zaczynam od 22, pierwszy raz w sierpniu w ubiegłym roku. Dokładnie, no. 22, no czyli to by się wpisywało tak, jakby tutaj tak. W tą średnią, nie? No. Też nie było tak, że z tą powiedzmy pauzą od razu jakby też przyszłaś, nie? I miałaś tak po prostu dobrze, no bo to by wskazywała ta pauza nie. na twój styl życia. Ja się o tym dowiedziałam na warsztatach z tobą pierwszy raz w sierpniu. Okej, czyli wypracowane, to jest też ważne, nie? Żebyście wiedzieli, że to jest po prostu oddech, to jest też normalna rzecz, którą można wytrenować jak każdą inną, jakąś swoją tutaj powiedzmy właściwość. Tak, bo ja uczciwie przyznam, że ja naprawdę, wiesz, zgodnie z książką, skryptem, jaki był od ciebie, ja ćwiczyłam. Okay. I miałam fazę po 3 miesiącach, że zaczęła mi się pogarszać ta pauza. Okay. Miałam 37, 28, 27. Okay. I tak trwało, potem się uspokoiłam, przestałam sprawdzać, wróciłam, 30+, a potem nagle zrobiło się 48. Nie? Kurczę, no to jest generalnie ciekawe, bo to jest też... Nie jest do końca takie przewidywalne. Nie. No, no. To jest zaskakujące, jak to się po prostu kształtuje, nie? Ale też jest to oczywiście odzwierciedleniem jakiegoś stylu życia i zdrowia. A teraz jak ona się podtrzymuje? Cały czas podtrzymuje się tak? No bo musisz w ten sposób funkcjonować, żeby ona tak mogła się kształtować, nie? No bo jak nie zmienisz nawyków, to wrócisz do tego, co było. Nie, ja myślę, Maciej, że moim największym treningiem jest cały czas to bieganie na nosie. Ja od października ja biegam cały czas na nosie. Okay. To jest 5 km, 7 km max. Okay. Ale dużo pod górkę, na przykład, bo ciągle Morasko robię, więc tą górę Morasko. Ja w którymś momencie, też niedawno, miesiąc temu, pamiętam, byłam bardzo zmęczona, wyszłam biegać i wydawało mi się, że nie ma szans, żebym biegła na nosie. To był jeden z moich najlepszych biegów, gdzie po prostu biegłam na górę Morasko i ja ani razu nie otworzyłam ust. I czułam, że mam płuca że płuca są większe niż ja. Po prostu absolutnie niepojęte. Tam jest co robić na tą górkę, w biec jest co robić. To jest najwyższe tutaj wzniesienie w okolicy Wielkopolski. Dla tych osób, które nie wiedzą, gdzie to jest. No jest to wyzwanie. My tam ćwiczyliśmy, jak chcieliśmy wejść na Śnieżkę, to tam się przygotowaliśmy właśnie, bo tam były najlepsze jakby warunki. A powiem wam z takich ciekawych rzeczy, no bo to jest też tak, że tak jak Amelia mówi, czyli gdzieś stymulujemy się tym dwutlenkiem węgla i adoptujemy się przez między innymi wysiłek fizyczny, no lub też ćwiczenia oddechowe, no bo to są dwie rzeczy, gdzie możemy sobie ten poziom dwutlenku węgla podnieść, no czyli możemy albo nie oddychać, albo redukować ten oddech, a jak nie redukować, to zmuszać mięśnie do intensywnego wysiłku i one produkują na ten dwutlenek węgla. I systematycznie, jeżeli się przyzwyczajamy do niego, no to chemoreceptory w rdzeniu przedłużonym, które znajdują się, coraz są mniej na niego wrażliwe, więc możemy znosić coraz większy wysiłek. Tak może w najprostszy sposób to można określić. Ale co jest ciekawe, że trenując ze sportowcami, ja akurat mam ze sztuk walki, czyli taki bardzo mieszany wysiłek, najwięcej osób, ale nie tylko, bo miałem też bardzo dobrych biegaczy, czyli takich osób, które zazwyczaj biegną na jakimś tam wyrównanym oddechu, to powiem wam szczerze, że sportowcy mają jedne z gorszych wyników w tym teście, tak. Czasem gorsze niż zwykłe osoby. Czyli zobaczcie, oni mają często poniżej, i to naprawdę topowi, nie mogę podawać tutaj powiedzmy imion tych osób, z którymi pracuję i też nie chciałbym, no bo to jest jakaś tam tajemnica powiedzmy zawodowa. Jasne. I tutaj etycznie trzeba się zachować, ale wyniki poniżej 20 to jest norma. Zobaczcie, ostatnio rozmawiałem tutaj z Rafałem Domerackim, którego serdecznie pozdrawiam.
I Rafał, pływając kanał La Manche, miał, jak zaczęliśmy trenować, 15 sekund. Okej. Okay. To jest niewyobrażalne jak dla mnie, nie? Ale zobaczcie, że 15 sekund i jeżeli byliśmy w stanie podnieść jego możliwości, tak jak on mówił, z tego co pamiętam, do 38 wtedy, no to on dwa razy lepiej, ponad dwa razy lepiej zaczął znosić, pod kątem oddechowym oczywiście, nie mięśniowym, wysiłek fizyczny. Okay. Czyli u niego to była chociażby najprostszy sposób, mniejsza ilość oddechów, czyli ekonomia, wyciąganie chociażby tej głowy mniej z wody na przestrzeni 10 km, to oszczędność niesamowita energii, więc plus jest taki, że jeżeli ktoś ma słaby ten wynik, no to szybciej idą postępy. Tak, tak. A to w którymś momencie jest długo nic, nie? Tak, no. Tak. No a potem jak już ten wynik osiągniesz taki wysoki, no to podtrzymywanie go będzie wymagać zmiany stylu życia, który po prostu go popsuł. Tak. A co może na to wpłynąć? Jedzenie, które jemy. Sen. U mnie sen, ja to widzę. O, sen to też, no. Regeneracja. Sen to jest w ogóle pierwsza z takich rzeczy, którą trzeba zadbać, jak tak, dla mnie. Tak. To jak się regenerujemy jest najważniejsze tak naprawdę pod kątem tego, co jesteśmy w stanie przyjąć, jeżeli chodzi o stymulację układu nerwowego, czyli po prostu o stres. Ale kolejne jakby tutaj rzeczy, no to jest wiadomo aktywność fizyczna. Nie? Czyli ilość aktywności fizycznej, no bo to jest stymulacja dwutlenkiem węgla. Nie chcemy być mistrzami treningu oddechowego, tylko chcielibyśmy po prostu zmienić nawyki. Tak. I ja na pewno też, Maciej, u mnie na pewno miało znaczenie też, że zdecydowanie zaczęłam bardziej pracować tylną przeponą. Bo ja teraz, jak ja oddycham, ja mam wrażenie, że ja oddycham z tyłu. Ja mam cały czas uczucie, że ja oddycham tyłem. I aż to czuję wizualnie jakoś gdzieś w sobie, więc gdzieś na pewno tam też coś doszło. No tutaj jakby z tym oddechem przeponowym to też jest tutaj dużo rzeczy, które trzeba byłoby tą świadomość, że tak powiem, zmienić, bo większość osób oddycha tak zwanym oddechem może brzusznym, torem brzusznym, a nie torem przeponowym, czyli nauczyło się wypychać ten brzuch. A przepona, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o swoją taką fizjologiczną pracę, to do przodu ona raczej mało się przesuwa, mało pracuje. Głównie ten wymiar boczny, tylnoboczny jest takim tutaj kluczowym. Także tak jak mówisz, jeżeli mamy oddychać przeponowo, no to ta klatka powinna pracować bardziej na boki. Do przodu trochę się wysuwa oczywiście, ale to nie jest główny tutaj wymiar, w którym ona pracuje. Czyli gdzieś to ćwiczenie na zasadzie połóżmy książkę na brzuch i oddychajmy. No nie jest. To już nie jest trendy. Nie jest na czasie, trzeba to zmienić po prostu, nie? No, także tutaj no trochę już pogadaliśmy, tak może ten temat tak wrzucimy. Obserwujcie, Amelia też tutaj zajmuje się treningiem oddechowym, a jak widzicie, wyniki ma świetne, więc warto tutaj prześledzić, no bo jakby nie było wypracowane. Wypracowane, absolutnie. Czyli wie jak to robić i to wypracowane, no mówię, mam okazję pokazać po prostu wam osobę, którą gdzieś na szkoleniach podaję jako przykład, co jest tutaj nieczęste. A my widzicie rano, ale czas. Przywitaliśmy lato. Tak. 5:32, Kabunia tutaj, na środku jeziora. Tak, także super klimat. Możecie zobaczyć miejscóweczkę jeszcze raz. No i do usłyszenia. Dziękuję. Na razie, cześć.